adwentowym kalendarzu, który ma przygotować nas do egzaminu ósmoklasisty. O co chodzi? Codziennie w adwencie będę się z Wami tutaj spotykać i rozwiązywać jeden zestaw. Będą to zestawy z różnych działów i jest bardzo duża szansa, że podobne zadania trafią Wam się na egzaminie. Dlaczego? Specjalnie wybrałam zadania, które po pierwsze pojawiały się już na wcześniejszych egzaminach, żebyście zobaczyli, jak takie zadania wyglądają, a poza tym te 24 dni przerobimy sobie cały materiał. Zobaczcie, jaki jest zestaw pierwszy. Zaczynamy od własności liczb. Zadanie pierwsze, które macie w kalendarzu, macie określić, które zdanie jest fałszywe. Uwaga, czytam pierwsze zdanie. Suma kolejnych dwóch liczb naturalnych jest liczbą nieparzystą. No i teraz zastanówmy się, czy jak weźmiemy dowolne dwie liczby naturalne i je dodamy, bo suma to jest dodawanie, czy otrzymujemy liczbę nieparzystą? Tak, zawsze otrzymujemy liczbę nieparzystą. Dlaczego? Bo dodajemy parzystą i nieparzystą, albo nieparzystą i parzystą, ale suma nieparzystej i parzystej jest nieparzysta. Czyli pierwsze zdanie jest prawdziwe. Wobec tego nie jest fałszywe. Czy iloczyn kolejnych dwóch liczb naturalnych jest liczbą parzystą? Tak, bo jedna z nich na pewno jest parzysta. Czyli skoro mnożymy parzystą razy coś, to wynik będzie parzysty. Wobec tego drugie zdanie, prawda. Czy różnica dwóch liczb nieparzystych jest liczbą nieparzystą? No to sprawdźmy. Weźmy sobie jakieś dwie nieparzyste i odejmijmy. Na przykład 7 odjąć 5. 2. To jest liczba parzysta, a nie nieparzysta. Czyli zdanie trzecie jest zdaniem fałszywym, które powinniśmy zaznaczyć, bo mamy wybrać zdanie fałszywe. Ale sprawdźmy, co jest ostatnim zdaniem. Czy suma dwóch liczb nieparzystych jest liczbą parzystą? Tak, jak dodajemy dwie nieparzyste, wynik otrzymujemy parzysty. Wobec tego w odpowiedź do zdania pierwszego, to jest to trzecie zdanie, które przeczytałam z kolei, zdanie fałszywe, to różnica dwóch liczb nieparzystych jest liczbą nieparzystą. Ok, trochę się ogadałam. Mam nadzieję, że też zaznaczyliście to trzecie zdanie, że jest zdaniem fałszywym. A teraz zobaczmy, jakie jest zadanie drugie. Zadanie drugie. Mamy wypisać wszystkie liczby całkowite spełniające taki warunek. O co w nim chodzi? Te pionowe kreski to jest wartość bezwzględna. Co to jest wartość bezwzględna? Wartość bezwzględna to jest odległość od zera. Jak zobaczymy na oś, tu mamy 0. I na przykład tu mamy 1. To 1 jest odległa od zera o 1. Czyli wartość bezwzględna z 1 to 1. Zobaczmy na przykład na jakąś ujemną. Minus 3. Jaka jest wartość bezwzględna z minus 3? Ja to sobie zawsze wyobrażam tak, że stoję tutaj. Ile musiałabym zrobić kroków, żeby dojść do zera? No, 1, 2, 3. Czyli odległa jestem od zera o 3 kroki, czyli wartość bezwzględna z minus 3 to jest 3. Tak się domyślacie, wartość bezwzględna z minus 10 to będzie 10, a ze 100 to będzie 100. A wartość bezwzględna z 0 to jest 0. To takie krótkie przypomnienie, co to była ta wartość bezwzględna. A my mamy teraz wypisać wszystkie liczby całkowite takie, że ich wartość bezwzględna z tej liczby całkowitej jest mniejsza od 2. Tu mam 0, minus 2, no to wpiszę tutaj minus 1, 1. Ogólnie będziemy wypisywać te liczby całkowite, że są odległe o mniej niż 2 od zera. Na pewno to będzie, w tym zbiorze, będzie 0, nie? 1, wartość bezwzględna z 1 to 1. Czy mogę wypisać tutaj 2? Jaka jest wartość bezwzględna z 2? Wartość bezwzględna z 2 to 2. A 2 nie jest mniejsze od 2, czyli 2 tutaj nie mogę wpisać. Czyli 2 nie wpisuję. Czy mogę wpisać minus 1? Tak, bo wartość bezwzględna z minus 1 to 1. Czy mogę wpisać minus 2? Nie mogę wpisać minus 2, dlatego że wartość bezwzględna z minus 2 to by było 2, a miały być te liczby całkowite, które
na moduł, czyli wartość bezwzględną, mają mniejszą od 2. A gdybyśmy mieli na osi liczbowej, czyli to jest odpowiedź w naszym zadaniu. Czy mogę tutaj wpisać na przykład jedną drugą? No bo przecież jedna druga odległa jest od 0 o jedną drugą. Nie mogę jej tutaj wpisać. Dlaczego? Dlatego, że mieliśmy tutaj powiedziane, że mają to być wszystkie liczby całkowite. A jedna druga nie jest liczbą całkowitą. Dlatego nie mogliśmy wpisać tutaj jednej drugiej. Ok, myślę, że dużo udało nam się powtórzyć w dzisiejszym odcinku. Aha, i zrobiliśmy zestaw pierwszy, czyli możemy już skreślić pierwszy zestaw z naszego kalendarza adwentowego. Po pierwsze, powtórzyliśmy sobie, co to jest wartość bezwzględna. Umiemy obliczać wartość bezwzględną z różnych liczb. I powtórzyliśmy sobie też, co to są liczby całkowite. Że jedna druga nie jest liczbą całkowitą. Do zobaczenia jutro!